szybka traska znowu. Traska urodzinowa, tak ją nazwiemy. Mam 30. Ziom, nie pisz w ten sposób! Ktoś napisał, że ma 31 kwietnia przez F. Kwiecień przez W. Ja... Ej, no ziom, proszę cię, nie rób tak. Bo ja później to czytam wasze komentarze i ja naprawdę nie wiem, jak się pisze kwiecień przez takie rzeczy. Jak 300 razy przeczytasz kwiecień przez F, to zacznij się zastanawiać, czy... Jak cię słownik poprawia, czy nie żyjesz w jakiejś alternatywnej rzeczywistości? W jakimś alternatywnym wszechświecie, bo nagle uważasz, że całe życie myślałeś, że pisze się kwiecień przez F, a cię słownik poprawia i przez W. No kurde! A czasami słownik nawet nie poprawia, bo nie wie, co ty napisałeś. Nie mogę z tego kwietnia, naprawdę. To nie chodzi o to, że ja go tam wyśmiewam, nie? Bo to jest, po prostu się pomylił, albo nie wiedział, czy coś, no ale... Też ci donate. A, dziękuję bardzo. Dzięki za donate. Trasa urodzinowa, create. I nie byłoby fajnie, gdybyśmy się nie pozapraszali i nie pograli razem, nie? Na tej trasce. Trzeba ją sprawdzić. Ale dzisiaj komentarzy będzie na tym streamie. Wszyscy wszystkiego najlepszego życzą. Ja nie wiem. Ej, ja powinienem dostać tutaj jakieś dodatkowe wheel spiny. O, i mam jakiegoś gifta. No i proszę, jest. Dali mi na urodziny dwa super wheel spiny i jak nic, dzisiaj będzie limuzyna. Kurde, jakieś spodnie. Chcę, żebyś był wyróżniony. O, od dzisiaj będziesz wyróżniony, Łukasz, FH16. Nie wiem, jak on do ciebie... Weź zmień ten nick, no. Bo to jest za długo się mówi. Dużo szczęścia. Kuba, ja cię bardzo proszę. Pisz dużo przez rzecz z kropką. Tak się pisze dużo, nie? Przez rzecz z kropką, bo już nie wiem, kurde. O, wow! Nie! Jedziemy, bierzcie swoje najlepsze fury i wyściga robimy. Yeah. Konwój. Customs. Urodziny ludzka. Lecimy. Dwa okrążenia. Biorę mojego Koenigsegga. Myślę, że będzie ciężko mi być na pierwszej pozycji. Mam tu napęd na tył, ale to jest nieważne. Ja będę nagrywał z tyłu. O. Kto urodzony 15 maja, to ze starym w garażu gra w Cybergaja. No już jest dobrze, już jest dobrze. Co? Ten gra w Cybergaja. Jezu. Dobra, czekajcie, bo teraz po wyścigu coś tam jeszcze poczytam. Teraz trzeba się skupić, bo tutaj napięta sytuacja. Gdzie oni pojechali? Co jest? Wzięli najlepsze fury. Zobaczcie, jak dziko jest. Jeden już wyleciał. Tak, to jest trudna traska. Nikt jej jeszcze nie jechał. Oprócz mnie na teście. Ale niektórzy ogarniają, nie? Wow! Na tym zakręcie zawsze wypadam, więc tu powoli jadę.
No, szybka traska wyszła. Dwa okrążenia, więc ona jest dosyć długa. Nie wiem właśnie, czy tak samo długa jak Goliat. Ile Goliat ma kilometrów? Ta ma chyba z 16. 150 checkpointów łącznie. Ależ ten samochód ciśnie. Aż się go kurde boję. Ktoś wypadł w tym samym miejscu co ja ostatnio. Dawider już ukończył. Ciekawe skąd wiem, że to Dawider. Kurde, dzień się już robi. Nie no, ale dobrze mi się jechało tym Koenigseggiem, naprawdę, bardzo dobrze. No dokładnie, dobrze, że ukończyłeś Dawider. Dobra, tutaj było pytanie. Czy kiedykolwiek zapaliłem papierosa? No jestem zdania, że wszystkiego w życiu trzeba spróbować, więc papierosa zapaliłem kiedyś. I to jest ciekawe, że byłem wtedy bardzo mały. Autentycznie. Wiem, że ktoś wyrzucił peta. I ja z ciekawości, bo wszyscy palili dookoła. Dzięki za donate. Dzięki za ty, hero. Pozdrawiam. Wszyscy dookoła palili te fajki, się zastanawiałem, po co oni palą te fajki? Co to im daje, nie? I tak patrzę, że tak oj, co się tak zaciągają i czują się tacy fajnie, więc myślę, też chcę być fajny, też chcę się zaciągnąć, też chcę zobaczyć jak to jest. Wziąłem taką fajkę, taki jakiś niedopałek i się zaciągnąłem, a miałem wtedy, no nie wiem, to było w okolicach podstawówki, na początku podstawówki. I od tamtej pory nie palę. Nie no, po prostu mi to nie pasuje jakoś. Ale tak, zaciągnąłem się i byłem wtedy bardzo mały. Pamiętam, że mi łzy poleciały. Nie no, zdecydowanie nie dla mnie. I to było takie, wiecie, jednorazowe. Nawet nie wiem, ile razy się zaciągnąłem, czy raz, czy dwa. To całego dopaliłem.